Wielu osobom trudno jest zaakceptować fakt, że w całym niekończącym się wszechświecie życie istnieje tylko na Ziemi, a jednocześnie są tacy, którzy bagatelizują wszelkie informacje o istnieniu istot pozaziemskich. W tym filmie przedstawię prawdziwe przypadki komunikacji z obcymi, a także istoty, które przybyły na Ziemię z innych światów i nie ukrywały tego faktu. Na końcu jak zawsze coś szokującego, więc zobacz cały film. Zostaw także łapkę w górę, ponieważ YouTube nie przepada za tego typu treściami. Napisz komentarz kosmita, a przypnę serduszko. Historia, która przydarzyła się Elizabeth Clare, przypomina fabułę filmu science fiction, ale jak twierdzi sama kobieta, wszystko to jest prawdziwe. Zainteresowanie Elizabeth obcymi zaczęło się, gdy miała 7 lat, po tym jak ona i jej siostra zobaczyły dziwny świecący obiekt na nocnym niebie. Oczywiście, gdy była dzieckiem, praktycznie nie było informacji na temat UFO, dlatego dopiero w latach 50. XX wieku zaczęła studiować cywilizacje pozaziemskie. W 1955 roku Elizabeth rozpoczęła pracę w służbach wywiadowczych i została wysłana, aby zbadać dziwne wzgórze na obrzeżach Johannesburga. Według miejscowych mieszkańców często widywali podejrzane światła na wzgórzu. Kiedy Elizabeth dotarła na wzgórze, zobaczyła statek kosmiczny, który wyglądał jak obracający się dysk z nieruchomą kopułą na środku. Oczywiście kobieta natychmiast zdała sobie sprawę, że miała szczęście natknąć się na obcych. Po tym incydencie Elizabeth zaczęła odczuwać telepatyczną więź z istotą o imieniu Aon. Aon powiedział kobiecie, że jest naukowcem z planety Meon. Elizabeth komunikowała się telepatycznie ze swoim przyjacielem przez rok, a pewnego dnia zaprosił ją do odwiedzenia swojej planety. Oczywiście Elizabeth zgodziła się. Niesamowicie, kobieta miała szczęście odwiedzić planetę Meon 3 razy, ostatnim razem spędzając tam dłuższy okres, ponieważ oczekiwała dziecka o imieniu Aon. Kiedy urodziła hybrydę, została z powrotem odesłana na Ziemię. Historie Elizabeth zostały poddane krytyce i szyderstwu, ale kobieta nadal twierdzi, że wszystko to zdarzyło się jej naprawdę. Zapraszam Cię na Instagrama xpuffyx. Za każdego followa postaram odwdzięczyć się serduszkiem. Simon Parks jest członkiem Rady Miasta Whitby w North Yorkshire. Pomimo swojej wysokiej pozycji, regularnie utrzymuje kontakt z obcymi różnych ras, szczególnie z gadami i istotami modliszkowatymi. W wywiadzie udzielonym brytyjskiej gazecie Northern Echo, Simon podzielił się szokującymi informacjami na temat swoich kontaktów z istotami pozaziemskimi. Według niego został on adoptowany przez obcego w wieku 6 miesięcy. Ta istota miała prawie 3 metry wzrostu i 8 długich palców na rękach. Od tego czasu obcy stale utrzymywali z nim kontakt. Parks rozwinął szczególną więź z rasą modliszkowatych, ponieważ są one bardziej przyjazne dla ludzi niż gady. Jednak obie te rasy obserwują naszą planetę, aby w końcu zasiedlić ją hybrydami. Niesamowicie Simon także powiedział dziennikarzom, że miał intymny związek z jedną z obcych kobiet, w wyniku czego ta obca kobieta urodziła syna, którego nazwali Zara. Zainteresowanie Simonem istotami pozaziemskimi nie pojawiło się przypadkowo. Jego matka pracowała dla brytyjskich służb bezpieczeństwa i zajmowała się zbieraniem danych na temat UFO. Może jej opowieści wpłynęły na wyobraźnię syna, ale kto wie, może opowieści Simona nie są fikcją. George Adamski, polski imigrant mieszkający w USA, zyskał ogromną popularność na całym świecie w latach 50. XX wieku. Powodem tego było jego otwarte oświadczenie o kontakcie z istotami pozaziemskimi, a także seria fotografii UFO. Według George'a, 20 listopada 1952 roku, gdy wypoczywał na pustyni Mojave w Kalifornii, on i jego przyjaciele zauważyli srebrny, kształtem przypominający cygaro obiekt na niebie ścigany przez myśliwce. Nawet udało mu się zrobić zdjęcie, które przedstawił jako dowód na swoją historię. W pobliżu UFO George spotkał istotę pozaziemską, która miała blond włosy do ramion i opaloną skórę.
Ogólnie rzecz biorąc, wyglądał prawie jak zwykły człowiek. Ta istota zaczęła komunikować się telepatycznie z George'em. Tajemniczy nieznajomy wyjaśnił, że przybył z Wenus, aby zapewnić, że mieszkańcy naszej planety nie są zagrożeni. Obcy był zaniepokojony obecnością broni jądrowej zdolnej do zniszczenia pięknej planety o nazwie Ziemia. Później George miał wiele kontaktów z tą istotą. Dzięki tej komunikacji był w stanie odwiedzić wiele planet w naszym Układzie Słonecznym i zobaczyć rzeczy, których inni ludzie nie widzieli. Choć historia George'a Adamskiego była poparta serią fotografii, spotkała się z ostrą krytyką w latach 60. XX wieku. Sceptycy sądzą, że człowiek sfotografował nie statki kosmiczne i planety, ale zwykłe niewyostrzone przez obiektyw przedmioty domowe. Jeśli sądzisz, że historie o anomaliach i kontaktach z obcymi to współczesne fabrykacje, jesteś w błędzie. Już w przeszłości ludzie doświadczali niejasnych sytuacji. Przykładem może być historia Gila Pereza. Gil Perez był filipińskim żołnierzem. 24 października 1593 roku został przydzielony do jednego z posterunków w Pałacu Gubernatora w Manili. Tego dnia odbywały się tam wybory na nowego gubernatora, po tym jak poprzedni gubernator Gomez Perez das Marinas został zabity przez chińskich piratów. Pierwotnie żołnierz wykonywał swoje obowiązki jak zwykle, ale nagle poczuł silne, złe samopoczucie i zawroty głowy. Postanowił więc oprzeć się o ścianę i zdrzemnąć. Kiedy Gil otworzył oczy, znalazł się w Meksyku, ponad 10 tysięcy kilometrów od Manili. Lokalni strażnicy byli zdziwieni, widząc mężczyznę w mundurze filipińskiego żołnierza i postanowili go przesłuchać. Kiedy Gil opowiedział swoją historię i wspomniał, że Das Marinas został zabity, nie uwierzyli mu i aresztowali go. Jednak po dotarciu do Meksyku, wieści o zabójstwie gubernatora z Manili, Gil został zwolniony i pomógł wrócić do domu. Oczywiście ta historia jest dość zadziwiająca i tajemnicza. Etnolodzy uważają, że Gil został przeniesiony przez obcych lub nieznane zaawansowane cywilizacje, zdolne otwierać przestrzenne portale. Jednak naukowcy uważają całą historię za fikcję. Peter stał się jednym z tych ludzi, którzy kiedyś zostali porwani przez obcych. Przez długi czas nie opowiadał nikomu o tym, co się wydarzyło, ale 25 lat po porwaniu doszedł do wniosku, że jego milczenie szkodzi tylko jemu samemu. Fragmenty wspomnień zaczęły pojawiać się w umyśle Petera. Początkowo zaczął bać się wychodzenia na zewnątrz, a potem nawet przebywania samemu w domu. Nadal sądził, że obcy wrócą pewnego dnia i zabiorą go znowu. Wtedy Peter postanowił udać się do psychoterapeuty. Po kilku sesjach zdołał przypomnieć sobie, że obcy najpierw zabrali go na mały latający spodek, a potem na niewiarygodnie wielki statek kosmiczny. Następnie pokazali mu dziwne filmy i obrazy, po czym pobrali próbki jego DNA. Według Petera obcy wyglądali prawie dokładnie tak, jak ludzie ich przedstawiają. Mieli szarą skórę, duże owalne głowy i ogromne czarne oczy. Kiedy obcy porwali Petera, miał tylko 8 lat. W wywiadach wyznał, że bardzo się bał podczas incydentu i nie mógł dokładnie przypomnieć sobie, jak został porwany, ani jak wrócił do domu. 11 października 1973 roku dwóch robotników stoczniowych, 42-letni Charles Hickson i 19-letni Calvin Parker, spędzało swój czas wolny na rybach nad rzeką Pasula. Nagle usłyszeli dziwny dźwięk, a następnie zobaczyli niezidentyfikowany obiekt latający, który był tak jasny, że trudno było na niego patrzeć. Gdy coś przypominającego statek kosmiczny obcych zbliżyło się do brzegu, jego drzwi się otworzyły i trzy istoty zbliżyły się do dwóch mężczyzn. Były niskiego wzrostu i miały ciała podobne do ludzkich, ale nie miały oczu ani ust. Zamiast nosów i uszu miały jakieś wyrostki, a ich ręce przypominały szczypce. Nogi wyglądały, jakby były zrośnięte razem. Charles i Calvin poczuli się zupełnie bezradni na widok tych istot i stracili kontrolę nad swoimi umysłami i ciałami, co ułatwiło ich porwanie. Według mężczyzn trzej obcy zabrali ich na pokład swojego statku, gdzie dziwny, okrągły przedmiot zaczął latać wokół ich ciał, badając strukturę ciała i narządów wewnętrznych. Charles i Calvin spędzili około 20 minut na statku,
po czym zostali odesłani niedaleko pomostu, gdzie wcześniej łowili ryby. Naukowcy nie wierzyli, że mężczyźni mówią prawdę, jednak wszystkie testy przeprowadzone przy użyciu hipnozy i poligrafu wykazały, że nie kłamią. Pomimo tego naukowcy nadal twierdzą, że ta historia to nic więcej jak fikcja. Vinny, wizażysta z Los Angeles, jest dosyć dobrze znany w alternatywnych kręgach młodzieżowych. Ten facet uwielbia swoją pracę i marzy o tym, aby stać się pozaziemską istotą bezpłciową. W tym celu Vinny już wydał ponad 60 tysięcy dolarów i nie planuje się na tym zatrzymać. Vinny dobrowolnie poddał się pierwszej operacji plastycznej w wieku 17 lat, zaczynając od rinoplastyki. Obecnie przeszedł już ponad 100 operacji plastycznych. Według Vinny'ego osiągnął już idealny kształt nosa, jednak wciąż nie jest zadowolony z ust, dlatego regularnie je powiększa za pomocą specjalnych zastrzyków. Jednak głównym celem chłopaka jest stać się istotą bezpłciową, co wymaga usunięcia genitaliów. Istnieje wiele znanych przypadków operacji zmiany płci, ale ponieważ Vinny nie chce być ani kobietą, ani mężczyzną, musi całkowicie pozbyć się swoich genitaliów. Doświadczeni chirurdzy niechętnie podejmują się takiej operacji, ponieważ chłopak musiałby żyć z cewnikiem przez resztę życia. Ten fakt nie przeraża Vinny'ego. On uważa, że piękno nie powinno mieć płci męskiej ani żeńskiej. Oczywiście ta koncepcja może wydawać się wyjątkowa, ale nawet po tak dużej liczbie operacji nadal wygląda jak człowiek, choć bardzo dziwny. 5 listopada 1975 roku incydent z udziałem drwala o imieniu Travis Walton na zawsze zmienił jego życie. O godzinie 18 on i jego koledzy dotarli do lasu Sid Greaves, niedaleko Snowflake w Arizonie. Po pewnym czasie zauważyli dziwny, świecący obiekt w kształcie dysku. Travis postanowił podejść bliżej, ale gdy to zrobił, z obiektu wystrzelił zielony promień i trafił go, powodując utratę przytomności z powodu bólu. Jego koledzy, widząc to, szybko wsiadli do swojego pojazdu i zadzwonili na policję. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie znaleźli ani obiektu w kształcie dysku, ani samego Travisa, więc aresztowali innych drwali pod zarzutem zabójstwa. Jednak dalsze testy na poligrafie wykazały, że koledzy mówili prawdę. 5 dni później Travis odzyskał przytomność niedaleko Snowflake. Wtedy też absolutnie nic nie pamiętał, ale z czasem wspomnienia zaczęły wracać stopniowo. Aby w pełni przypomnieć sobie wydarzenia, Travis poddał się sesjom hipnozy. W wyniku tych sesji ujawniono, że w momencie jego zniknięcia Travis znalazł się w dużym pomieszczeniu, a na jego krzyki 3 humanoidów, nie wyższych niż 1,5 metra, zbliżyło się do niego. Przerażony uciekł do innego pomieszczenia, przypominającego planetarium, a następnie znalazł się w 3 pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu napotkał istotę w hełmie, która kazała mu położyć się na kanapie, po czym na twarzy Travisa umieszczono maskę, a on stracił przytomność. Nie pamięta, co się później wydarzyło. Travis uważa, że obce istoty zdały sobie sprawę, że go zranili, dlatego zabrali go na pokład swojego statku, aby go uleczyć. Ta historia jest zdumiewająca. Dlaczego zwykły drwal i jego koledzy mieliby zmyślić taką historię? Ponadto poligraf wykazał, że nie kłamali. Dean Lindsay stał się jedną z najbardziej pomysłowych osób na naszej planecie w czerwcu 1936 roku, kiedy to ogłosił swoje prawa do wszystkich obiektów pozaziemskich. Brzmi to naprawdę dziwnie, ale był pierwszą osobą, która wpadła na taki pomysł. Lindsay udał się do notariusza w Pittsburghu ze swoim oświadczeniem i znaczną sumą pieniędzy, aby dokonać zakupu obiektów pozaziemskich. Ten przypadek był po prostu sensacyjny i przyciągnął uwagę publiczności. Chociaż jego pomysł był dość unikalny, nie miał on mocy prawnej. Dużo później, w 1967 roku, został podpisany międzynarodowy traktat dotyczący przestrzeni kosmicznej. Deklaracja ta nie tylko zabrania używania broni jądrowej, ale także definiuje podstawowe ramy prawne dla przestrzeni kosmicznej. Traktat ten został podpisany przez 114 krajów na całym świecie. Innymi słowy,
Cała przestrzeń kosmiczna uważana jest za wspólne dziedzictwo ludzkości i powinna być zarządzana wspólnie przez wszystkie kraje. Dlatego teraz nabycie wszystkich obiektów pozaziemskich jako własności prywatnej nie jest już możliwe. Marshall Applewhite urodził się w 1931 roku w mieście Spur w Teksasie. Jego ojciec był pastorem prezbiteriańskim, więc Marshall dorastał w bardzo religijnej atmosferze i marzył o tym, by stać się jak jego ojciec. Oprócz tego pasjonowała go muzyka. Był utalentowanym śpiewakiem o pięknym barytonowym głosie. Po służbie w armii Marshall uzyskał tytuł magistra sztuki muzycznej i zaczął śpiewać w musicalach. Marzył o wielkiej karierze, dlatego przeniósł się do Nowego Jorku. Niestety miasto przyniosło mu serię porażek, w tym oskarżenia o homoseksualne związki oraz rozwód z żoną. W rezultacie musiał przeprowadzić się do Houston, a potem do Nowego Meksyku. W 1972 roku poznał pielęgniarkę o imieniu Bonnie Nettles, która była członkinią Towarzystwa Teozoficznego, które głosiło ideę uniwersalnego braterstwa. Jej zainteresowanie religią i pochodzenie ludzkości bardzo przyciągnęło Marshalla. Razem doszli do wniosku, że znali się w poprzednim życiu i spotkali ponownie dzięki inteligencji pozaziemskiej. Ten pomysł kompletnie pochłonął umysł Marshalla, który został założycielem ruchu religijnego Heaven's Gate. Wspólnie z Bonnie ogłosili się posłańcami ras pozaziemskich i zaczęli szukać ludzi o podobnych poglądach. Ich wierzenie polegało na tym, że wszyscy wyznawcy po śmierci przekształcą się w nieśmiertelne istoty pozaziemskie. Zaskakująco udało im się zwerbować około 50 osób, spośród których 39 zakończyło swoje życie w masowej samobójczej śmierci, pragnąc wcielić swoje dusze w istoty pozaziemskie. Wśród nich był sam Marshall. Nazwa Asztar jest bardzo dobrze znana ufologom na całym świecie. Asztar to jeden lub kilku duchowych istot dowodzących kosmiczną flotą z gromady Plejad. Pierwszy raz ten beet stał się znany dzięki jednemu z wczesnych liderów ruchów religijnych związanych z ufologią George'owi Van Tasselowi w 1952 roku. Twierdził on, że otrzymał telepatyczne wiadomości od wyższej istoty kosmicznej o imieniu Asztar. Dodatkowo miał dostęp do umysłu wszechświata i mógł komunikować się nie tylko z Jezusem i Asztarem, ale także ze wszystkimi zmarłymi ludźmi. Van Tassel nawet częściowo ujawnił tajemnicę swojej metody, która polegała na wykorzystaniu ludzkich zdolności we współpracy z technologią pozaziemską. Obecnie podobna praktyka nazywana jest channelingiem lub procesem odbierania informacji od wyższych sił światła poprzez klarowną świadomość, poprzez dostrojenie umysłu do konkretnego kanału. Van Tassel zaczął dzielić się swoimi zdolnościami i prowadził sesję komunikacji z inteligencją pozaziemską w 1959 roku. Jego spotkania odwiedziło nie mniej niż 11 tysięcy osób. Z czasem ludzie zaczęli dołączać do ruchu Tassela i wierzyć w Asztara. Misją Asztara było ocalenie ludzkości i całej planety Ziemia. W swoich przesłaniach ostrzegał on przed zagrożeniem wybuchu bomby wodorowej. 26 listopada 1977 roku doszło do incydentu związanego z tym imieniem. Tego dnia nadawanie Southern Television w Anglii zostało przerwane, a zamiast regularnego programu ludzie usłyszeli wiadomość od kosmicznego dowództwa Asztara. W tej wiadomości audiointeligencja pozaziemska wezwała ludzkość do zrzucenia broni i osiągnięcia nowego etapu ewolucji. Z czasem liczba wyznawców ruchu Asztara stale rosła. Pojawiały się nowe przepowiednie na przyszłość, ale po tym jak żadna z nich się nie spełniła, liczba osób wierzących w ten byt zaczęła maleć, chociaż sesje channelingu pozostają popularne do dziś. Claude Maurice Marcel Voron, lepiej znany pod pseudonimem Rael, urodził się w 1946 roku we francuskim mieście Vichy. Już jako nastolatek był bardzo zainteresowany muzyką i szybko stał się wschodzącą gwiazdą na paryskich antenach radiowych. Ponadto Maurice marzył o tym, by zostać kierowcą wyścigowym. Aby zbliżyć się do swojego marzenia, rozpoczął karierę jako dziennikarz sportowy, a następnie otworzył własne wydawnictwo. Wydawało się, że Maurice prowadzi zwyczajne życie, ale wszystko zmieniło się 13 grudnia 1973 roku, kiedy to według niego spotkał się z obcymi.
Jednak nie wyglądali jak obcy, których zwykle sobie wyobrażamy. Byli to zwykli ludzie zajmujący się nauką i potrafiący odkryć największy umysł w sobie. To właśnie oni stworzyli całe życie na Ziemi ponad 25 tysięcy lat temu. Naukowcy byli nazywani Elohim lub tymi, którzy przyszli z nieba. Po tym spotkaniu Maurice zaczął nazywać się Rael i ogłosił siebie wybranym wysłannikiem naszych stwórców. Opowiadał o tym, jak naukowcy ujawnili mu wszystkie tajemnice świata i zorganizowali spotkanie dla niego z Buddą, Jezusem i Mahometem. Rael zaczął nawoływać inne osoby, by przyjęły jego wiarę i zorganizował ruch Raela, który uważany jest za jedną z pierwszych religii UFO. Idea ruchu polegała na oczyszczeniu świata z zła i stać się podobnym do naszych stwórców. Aby to osiągnąć, konieczne było zrzeczenie się pieniędzy, sławy, władzy i wielu innych rzeczy. Zaskakująco, Raelowi udało się wzmocnić swój ruch do tego stopnia, że miał ogromną liczbę wyznawców w ponad 80 krajach na całym świecie. W 2001 roku nawet zaczął działać jako sponsor badań nad klonowaniem ludzi. Starożytny Egipt często kojarzy się z cywilizacją pozaziemską. Trudno uwierzyć, że ludzie żyjący ponad 4,5 tysiąca lat temu mogli zbudować piramidę Djosera, a potem wszystkie inne piramidy. Wielu ludzi wciąż wierzy, że starożytni faraonowie mieli kontakt z obcymi i być może sami byli obcymi. Oto jeden dowód, który wspiera tę teorię. W 1925 roku brytyjski archeolog Howard Carter prowadził wykopaliska w grobowcu legendarnego egipskiego faraona Tutenchamona. Wewnątrz sarkofagu odkrył nie tylko mumię władcy, ale także wiele cennych przedmiotów, w tym sztylet. Wielu ekspertów badało ten artefakt, ale przez długi czas nie mogli określić, z jakiego materiału został wykonany. Niedawno japońscy naukowcy z Uniwersytetu Chiba wreszcie się to udało. Okazało się, że materiał sztyletu zawierał te same pierwiastki co meteoryt, który został odkryty w 2000 roku niedaleko Aleksandrii. Prawdopodobnie sztylet został wykonany z jego fragmentów. Jednak nadal pozostaje zagadką, jak starożytni Egipcjanie znali technologię wytwarzania broni z materiału meteorytowego. Jednym z najbardziej znanych przypadków w historii ufologii jest historia uprowadzenia Betty i Barneya Hill. Wszystko to wydarzyło się 19 września 1961 roku późnym wieczorem, gdy para wracała do domu z wakacji w Montrealu swoim samochodem na południe od Lancaster. Betty zauważyła dziwny świecący obiekt na niebie. Na początku myślała, że to spadająca gwiazda, ale potem zobaczyła, że obiekt poruszał się w górę, a nie w dół. Betty zaproponowała, żeby się zatrzymać i obserwować świecącą kulę przez lornetkę. Barney uspokoił ją, mówiąc, że to tylko samolot. Po pewnym czasie Hills zauważyli, że dziwny obiekt wydaje się ich śledzić i stopniowo staje się coraz większy. Następnie zbliżył się bardzo blisko do samochodu Betty i Barneya, po czym usłyszeli dziwny dźwięk i zorientowali się, że to nie kula, ale latający spodek obcych. Co się potem stało? Nie pamiętają. Dwie godziny później obudzili się w swoim samochodzie i starali się jak najszybciej wrócić do domu. Przez długi czas para cierpiała na bóle głowy i koszmary nocne, po czym szukali pomocy u psychoterapeuty. Podczas sesji z użyciem hipnozy odkryto, że zostali uprowadzeni przez obcych na pokładzie statku kosmicznego przez dwie godziny. Obcy oddziałali na parę, pokazując im pewną mapę gwiazd i mówiąc, skąd pochodzą, zanim zwrócili Hillsów z powrotem. Obcy pobrali próbki ich skóry, włosów i paznokci. Ta historia spotkała się z krytyką, ale etolodzy wciąż uważają ją za bezpośredni dowód istnienia ras pozaziemskich. Faraon Akhatan, znany również jako Amenhotep IV, panował w Egipcie od 1365 do 1349 roku przed naszą erą. Uważany jest za najbardziej tajemniczego ze wszystkich faraonów. Patrząc na rzeźby Akhenata, można zauważyć, że miał on nietypowy wygląd w porównaniu do innych faraonów. Nie przypominał on surowego, silnego i potężnego mężczyzny. Zamiast tego miał łagodne spojrzenie, zauważalną chudość, okrągłe kobiece biodra i wydłużony kształt twarzy. Nie wiadomo, czy Akhenat rzeczywiście miał taki androgeniczny wygląd,
czy też chciał być przedstawiony wizerunkowo jako osoba łącząca w sobie cechy zarówno męskie, jak i żeńskie jednocześnie. Akanat był znany jako jeden z najbardziej wpływowych innowatorów religijnych w historii ludzkości. Przekształcił Egipt w społeczeństwo monoteistyczne, porzucając kult wielu bogów. Jedynym bogiem dla Akanata był Aton, czyli dysk słoneczny, dla którego zbudował miasto Amarna. Najbardziej zdumiewające jest to, że Akanat opisywał swoje połączenie z istotami niebiańskimi i uważał siebie za jedną z nich. Ponadto najnowsze badania naukowe wykazały, że ten faraon miał kilka mutacji genetycznych. Etoledzy sądzą, że był on poddany eksperymentom przeprowadzonym przez obcych. Starożytny Egipt był otoczony tajemnicami, które pozostają niewyjaśnione do dziś. Dlatego nie wiadomo, czy Akanat był rzeczywiście tylko człowiekiem, czy może był obcym. Billy Meier urodził się w 1937 roku i wychował jako normalne dziecko. Jednak gdy miał 5 lat, odwiedzili go obcy. W dzieciństwie nie zwracał temu wiele uwagi, ale gdy dorastał, kontakty z istotami pozaziemskimi stały się dla niego coraz częstsze. Zaczął skupiać się na własnym rozwoju duchowym i gromadzić informacje na temat obcych istot. Billy po raz pierwszy ogłosił swoją komunikację z obcymi w latach 70. Twierdził, że te istoty nazywają się Plary. Są one bardzo podobne do ludzi, ponieważ kiedyś dzieliliśmy wspólnych przodków. Świat Plarów nazywa się Era i znajduje się w wymiarze będącym częścią innej struktury przestrzenno-czasowej, przesuniętej o ułamek sekundy w przyszłość o 80 lat świetlnych od gromady Plejad. Aby potwierdzić prawdziwość swoich słów, Meier przedstawił całą serię fotografii, na których widoczne są statki kosmiczne Plarów. W jego kolekcji znajdowały się także zdjęcia obiektów niebieskich z kosmosu oraz nawet fotografie prehistorycznej Ziemi i jej całkowitego zniszczenia w przyszłości. Meier twierdził, że Plarowie nie tylko pozwolili mu robić zdjęcia ich statków, ale także pomogli mu podróżować w czasie i przestrzeni. Podczas takich podróży zrobił wszystkie swoje zdjęcia. Pomimo ogromnej ilości dowodów na istnienie istot pozaziemskich, większość ludzi mu nie wierzyła, szczególnie pod wpływem jego byłej żony, która po rozwodzie oskarżyła Meiera o oszustwo i podrabianie zdjęć. Borys Kiprianowicz urodził się w rosyjskim mieście Wulgarii w 1996 roku. Już będąc niemowlęciem zaskakiwał swoich rodziców swoimi zdolnościami. W wieku 4 miesięcy chłopiec zaczął mówić, a w wieku 1,5 roku potrafił już czytać i rysować. To wydaje się dziwne, ale jeszcze bardziej zdumiewające było to, o czym dziecko mówiło i rysowało. Borys opowiadał swoim rodzicom o swoim życiu na Marsie i ilustrował to obrazami kosmosu. Według niego w poprzednim wcieleniu był pilotem statku kosmicznego i często odwiedzał Ziemię. To było dawno temu, kiedy istniał kontynent Lamura na naszej planecie. Na Lamurze mieszkał człowiek, z którym Marsjanin był blisko związany. Pewnego dnia doszło tam do katastrofy naturalnej, a kontynent został całkowicie zatopiony pod wodą i wszyscy jego mieszkańcy zginęli. Borys wspomniał również, że na Marsie miała miejsce wojna nuklearna, która doprowadziła do masowej śmierci Marsjan. Niektórzy zdołali jednak przetrwać i przenieśli się z ich planety na naszą, gdzie teraz mieszkają głęboko pod ziemią, ponieważ nasze powietrze powoduje starzenie się. Niektórzy Marsjanie narodzili się ponownie jako ludzkie dzieci, takie jak Borys. Ich obecnym celem jest ostrzeżenie ludzkości przed tym samym błędem, który popełnili mieszkańcy Marsa, oraz zapobiec wojnie nuklearnej. Historia Borysa Kiprianowicza wydaje się być fabrykacją, ale młody chłopiec naprawdę wiele wiedział o kosmosie i starożytnych cywilizacjach, czasami nawet o rzeczach, których nie wiedzieli naukowcy. Jak potoczyło się życie Borysa po tym, nie jest znane. Być może po prostu zdecydował się trzymać z dala od mediów i prowadzić zwyczajne życie. Alex Collier może być nazwany wybranym, ponieważ udało mu się nawiązać stały kontakt z obcymi. Według Alexa komunikuje się z istotami z galaktyki Andromedy. Obcy samodzielnie nawiązali kontakt z nim, gdy był dzieckiem i od tego czasu kontynuują kontakt z nim. Jedyną przerwą w komunikacji z przyjaciółmi Alexa był okres jego służby wojskowej. Wygląda na to, że obcy obawiali się, że zostaną zauważeni w tym czasie.
W 1985 roku nawet zaprosili Alexa na swoją łódź kosmiczną. Po tym incydencie mężczyzna zaczął udzielać wielu wywiadów prasie i kanałom telewizyjnym. Powiedział, że mieszkańcy Andromedy wyglądają bardzo podobnie do ludzi, z tym, że ich odcień skóry różni się od niebieskiego do zielonego, a ich minimalny wzrost przekracza 2 metry. Podczas spotkania na statku kosmicznym obcy ujawnili wiele tajemnic kosmosu i ludzkości, które wciąż są nieznane nauce. Oczywiście Alex nie podzielił się nimi z innymi ludźmi, ale ujawnił coś innego. Okazuje się, że mieszkańcy Andromedy wiedzą, że istnieje niesamowita liczba różnych ras we wszechświecie, wizualnie podobnych do ludzi. Wszystkie one powstały dawno temu w konstelacji Liry, ale po ogromnej wojnie były zmuszone do rozproszenia się po różnych galaktykach. Może to faktycznie tak było, ale niejasne jest, dlaczego tylko ludzie nie nauczyli się podróżować między galaktykami i komunikować się z ich mieszkańcami jak cywilizacje pozaziemskie. Zdjęcie, które teraz widzisz, zostało opublikowane przez byłego oficera wywiadu USA, który wolał pozostać anonimowy. Fotografia przedstawia humanoida o dość odpychającym wyglądzie. Według autora zdjęcia ta istota pojawiła się samodzielnie na terenie jednej z tajnych baz, twierdząc, że podróżowała z bardzo odległej galaktyki, aby ostrzec ludzkość przed poważnym zagrożeniem. Według humanoida wydarzenia zachodzące w naszym świecie prowadzą do rozpoczęcia III wojny światowej, która w przeciwieństwie do poprzednich wojen byłaby ostatnią dla naszej planety. Dlatego też poprosił oficerów wywiadu o przekazanie wszystkim ludziom prośby o trwałe zniszczenie wszelkich broni, jakimi dysponują. Oczywiście to spotkanie pozostało poufne i nawet gdyby oficerowie wywiadu przekazali wiadomość obcym całemu światu, bronie i tak nie zostałyby zniszczone. Ta myśl jest bardzo niepokojąca, ponieważ obcy miał rację. Wyobraź sobie, jak wiele lepsze i spokojniejsze mogłoby być nasze życie, gdyby bronie nigdy nie istniały.